Stabilność to zdolność mięśni do kontrolowania położenia stawu. I tyle. Nie? Dobra, zrobimy sobie test. Słuchajcie, wstańcie sobie, żeby was rozbudzę was trochę. Zrobimy sobie taki, tak jak Michael Jackson, nie? Leciał na swoich filmach, że tak do przodu, nie? Polećcie sobie do przodu maksymalnie, nie możecie i obserwujcie, co się dzieje z waszym organizmem, nie? Ja teraz do tyłu, nie? Czy jak tak do tyłu. Staram się lecieć, obserwujcie, co się dzieje z waszym organizmem. Jak zrobicie to, usiądźcie. Dobra, co się stało z waszym ciałem, żebyście się nie przewrócili, to co wasze ciało zrobiło? No, napięło mięśnie, tak? Proste, nie? Czyli to, żebyście nie złapali kontuzji, czy się nie wrócili, to potrzebujecie mieć silne mięśnie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś miałem taką dziewczynę, ja wtedy zaczynałem w sumie być trenerem, to jedna z takich moich pierwszych klientek i przyszła do mnie dziewczyna, która miała 23 lata i ona 3 lata siedziała za biurkiem, tata jej załatwił z pracy gdzieś tam jakimś wojskowym, był gdzieś tam w papierach. No i ona stwierdziła, że chce wstąpić do policji, no i chciała się przygotować na testy sprawnościowe, gdzieś tam je znalazła i razem pracowaliśmy. I pamiętam, że pierwszym takim efektem, jakim ona ogólnie dużo schudła, poprawiliśmy kondycję, wszystko było fajnie, ale pamiętam, że pierwszym efektem, jakim ona ogólnie zauważyła, treningowym, jaki było, to że jak ona jedzie do pracy, to że jak kierowca hamuje, tak gdzieś tam ma awaryjnie, to ona się nie przewraca, nie? Tylko umie napiąć się i stać stabilnie, nie? A takie zasadzie, nie? A tak jak wiecie, jak jedzie kierowca, to gdzieś tam lecicie w patyki, nie? A takie zasadzie. Ona miała się tak napiąć tutaj tego, że ten, i ona się chwaliła. Wiesz co, teraz jak już autobus hamuje, to się nie przewraca, nie? Także to jest też prosty przykład, nie? To jest jakaś taka pierdoła, ale istotna, nie? No, lepiej tak, niż walnąć na glebę w autobusie, nie? Dlatego też to jest właśnie stabilność, tak? I stabilność też daje nam takie poczucie pewności siebie, tak? Jeżeli jesteśmy bardziej stabilni, tym jesteśmy bardziej pewni siebie, czyli no bardziej będziemy pewni idąc po jakimś tam śliskiej nawierzchni, tak? Że wiemy, że jesteśmy silni. No i też im jesteśmy bardziej stabilni, no to też mamy większą jakby chęć wykonywania, czy to ciosu, kopnięcia, czy jakichś trudnych zadań ruchowych, tak? Które wymaga od nas sport. Tak naprawdę. Ogólnie nie powinniśmy też przeginać, bo zawsze powinna być jakaś równowaga między stabilnością, czy tym, że mięsie powinien być stabilny, a mobilnością. Tak? Generalnie była kiedyś taka teoria, że jeden staw powinien być mobilny, drugi stabilny i tak dalej, tak? Czyli tam kostka stabilna, kolano tam stabilne chyba, czy tam coś tam i biodro tam mobilne i tak dalej. Ale dzisiaj już wiemy, że trochę to jest takie patrzenie zbyt mocno jednostkowe, no i tak naprawdę każdy nasz staw powinien być mobilne, a potem na to powinna być nałożona jakaś tam stabilność, tak, że generalnie nasze ciało powinno znać jakiś tam zakres ruchu i umieć się w tym zakresie zachować, tak, czy ponapinać te tkanki. No bo od razu wam powiem, że generalnie to nie jest tak, że jogini są zdrowi. Bardzo dużo joginów ma problemy, tak, to samo zawodników gimnastyki. Oni przez to, że oni tak mocno wykręcają te wszystkie stawy, no to jest przegięcie już, tak, to już ponad fizjologię. I oni bardzo często mają problemy z aparatem ruchu i to wcale nie jest do końca zdrowe, nie? Także to gdzieś musi być równowaga między tą mobilnością a stabilnością i się nie zdziwcie, jak przyjdzie do was, wiecie, na zasadzie gimnasty, który ma 20 lat, trenuje gimnastykę od, nie wiem, 6 lat i jest porozwalany cały, barki go bolą, tak, wszystko go boli, no bo niestety, tak? Dlatego jogini też wcale nie do końca jest to takie zdrowe, tak? Gdzieś tam, żeby ta joga była. I wiecie, no tak się mówi, że nie wiem, trening siłowy, powiedzmy, no nie wiem, trening siłowy to nie, bo bolą plecy, tak? Ale ja znam zawodników sportu walki, znam pływaków, gdzie basen jest niby tak dobry na plecy, tak? Znam pływaków, znam lekkoatletów, których bolą plecy, także to nie jest tak, że jakiś sport dyktuje to, że będą nas bolały plecy. No nie, no lordoza lędźwiowa musi być po prostu stabilna, tak? I ona, że będzie stabilna. A też jest będzie stabilna, że będziemy umieli dobrze oddychać, tak? Bo przepona jest też mięśniem stabilizującym, dlatego tak istotne jest kogoś nauczenie oddychania, bo to jest takie całe nasze centrum. Uzależniona jest ściśle od siły mięśniowej, czyli to, co powiedziałem, wpływ ma na nią koordynacja, czy też musimy umieć skoordynować, tak? Te napięcie tych naszych tkanek i ogólnie w mózgu sobie wytworzyć jakiś tam wzorzec ruchowy. Pomaga unikać kontuzji i chroni stawy przed uszkodzeniami, daje poczucie bezpieczeństwa, wyrabiamy ją w ćwiczeniach jednostronnych i w ciężkich ćwiczeniach siłowych, czyli to, co powiedziałem, czyli lepiej dać komuś, nie wiem, ketla i kazać mu robić wykroki, niż stać na piłce bosu, no bo piłka bosu was nie uczyni, że będziecie mniej podatni na kontuzję, tylko właśnie taki trening siłowy właśnie jednostronny, tak, bo to ma większe przełożenie, tak, no bo dużo częściej coś robicie jedną ręką, czy coś tam, tak, i czy stoicie, a nie stoicie na trzęsącym się podłożu, tak, nie stoicie, tak, to nie przełoży się kompletnie na was, na jakiś tam performance. Nie trenujemy zdrowych sportowców stabilności na piłce bosu i powiedziałem zdrowych, trzeba zaznaczyć, że to jest napisane, że
jeżeli ktoś wraca po kontuzji, to jak najbardziej musimy użyć te piłki po to, żeby uruchomić, tak, te wszystkie nasze, ten układ nerwowy, żeby on zaczął pracować.